Dzień dobry, siadaj, dobry człowieku. Czytamy dzisiaj trzy rzeczy. A dzisiaj takie, już wam wytłumaczę dlaczego. Pytanie pierwsze. Czy da się odtworzyć mowę ludzką wyłącznie na podstawie aktywności mózgu? Czy da się zrobić aparat mówiący tylko na podstawie aktywności mózgu? Jako tako. Czy da się na Ziemi wykryć cząsteczki ciemnej materii? Nie za bardzo, ale mamy ciekawe rzeczy w tym kierunku, ale wiecie... Czy da się odtworzyć wyniki badań psychologicznych nad osobowością, dużych badań nad... jako tako. Dzisiaj mamy trzy wyniki typu... Zespół zamknięcia, czyli locked-in syndrome, występuje wtedy, kiedy człowiek traci możliwość komunikacji ze światem zewnętrznym, chociaż pozostaje całkowicie świadomy. Zwykle następuje to w wyniku fizycznego lub chemicznego uszkodzenia mózgu wskutek udaru albo zatrucia. Jeżeli uszkodzenie to występuje na poziomie pnia mózgu, pozostaje zwykle możliwość komunikowania się przy pomocy niektórych mięśni twarzy, takich na przykład, które uruchamiają mrugnięcie okiem albo skurcz policzka. Stephen Hawking komunikował się ze światem przy pomocy skurczy policzka. Jean-Dominique Bobby, francuski dziennikarz, podyktował przy pomocy mrugnięć okiem książkę Skafander i motyl, na podstawie której powstał film Motyl i skafander. Jest to jednak bardzo długotrwały, bardzo żmudny proces. Powstaje więc pytanie, a może dałoby się bezpośrednio na podstawie aktywności mózgu odtworzyć choćby dźwięk ludzkiego głosu? I o tym właśnie będzie artykuł. No i synteza mowy na podstawie dekodowania aktywności mózgu. Wspaniała sprawa. Dedykowany artykuł, nawiasem mówiąc, Krystianowi Gumińskiemu, z którym omawialiśmy ten artykuł, i świetny pomysł, Krystianie, żeby więcej mówić o całej tej procedurze algorytmizacji tego wszystkiego, bo tak naprawdę muszę wam powiedzieć, że połowa tych artykułów, które tu omawiam, mówi tak naprawdę o pewnych dokonaniach programistycznych. No tak to jakoś wychodzi, więc dzisiaj jest fajny pretekst, świetny pomysł, żeby o tym troszeczkę więcej powiedzieć. Więc co zostało właściwie zrobione? Punktem wyjścia są nagrania aktywności kory mózgowej i to jest pierwsze ograniczenie. Kiedy mówiłem o tym, że to właśnie mówiłem o tych haczykach. Więc pierwszy haczyk jest taki, że to było pobierane, te nagrania aktywności mózgowej były pobierane metodą elektrokortykografii, gdzie bada się ściśle rzecz biorąc powierzchnię kory mózgowej, czyli musi być dostęp do kory mózgowej. Tego się nie robi przez czaszkę, tylko trzeba się dostać pod czaszkę, więc osobami, na których to nagrywano, byli pacjenci leczeni na epilepsję, którzy już mieli udostępniony fragment kory mózgowej. W tym wypadku konkretnie tutaj z boku fragmenty odpowiedzialne za artykulację. To są tutaj trzy takie obszary, mniej więcej w tym miejscu nad uchem. Kora ruchowa, tam jest fragment z kory ruchowej, odpowiedzialne za aktywizację tego wszystkiego, co się rusza w tym momencie, dzięki czemu mówię. 100 mięśni ponad współpracuje, żebym ja mógł w tym momencie mówić. I algorytm, który opracowali, jest niesamowicie szczegółowy, dlatego że on przechodzi w zasadzie przez cztery kolejne poziomy, które jakby jeden wynika z następnego. Czyli bazą jest aktywność neuronalna. Potem na podstawie aktywności kory mózgowej jest generowane takie przewidywanie, w jaki sposób będzie ruszał się aparat artykulacyjny, czyli jeżeli jakaś tam fragment, jakaś tam część tej kory się aktywuje, to język się podniesie, albo opuści, albo usta będą się ruszały, czyli pierwszy poziom aktywność kory mózgowej, drugi poziom aktywność aparatu artykulacyjnego, trzeci poziom, jakie będą cechy dźwięku, który zostanie wygenerowany przy tym aparacie artykulacyjnym. Oni to nazywają acoustic features, czyli po prostu cechy dźwięku. Wysokość, na przykład kiedy mówię tak, albo kiedy mówię tak, to mi się inaczej układa aparat mowy. I ten algorytm, czyli tam kolejny poziom tego algorytmu przewiduje tego typu cechy mojej mowy, czy powiem ba, czy powiem pa, czy powiem ma, na podstawie tego, jak się rusza mój aparat mowy. I dopiero potem, na ostatnim etapie, na podstawie tych cech dźwięku generowany jest sam dźwięk. I wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy nagranie wypowiedzi dwóch zdań przez jedną osobę. Czas płynie od lewej do prawej. Na osi pionowej oznaczona jest częstotliwość. W ten sposób rozkłada się dźwięk. Wyższe częstotliwości, niższe częstotliwości, czas. To jest rzeczywiste nagranie, a to jest nagranie wygenerowane przez ten algorytm. Czyli na oko
podobne, natomiast czy się uda? Czy się uda to zrozumieć? Słyszeliście przed chwilą te nagrane, one są takie sobie. I kolejne dotyczy poziomu skuteczności tego, więc on z grubsza wygląda w ten sposób. Wykresik, ponieważ my oczywiście kochamy wykresy. Poziom poprawnej identyfikacji, czyli prosimy, no nie wiem, 100 osób, żeby zidentyfikowały jakieś nagranie. 0% skuteczności, nikt nie rozpoznał, 100% wszyscy rozpoznali. Jaka długość nagrania? Jedna sylaba, dwie, trzy, cztery całe zdania. I to jest poziom skuteczności. Natomiast czemu tu mamy choices 10, 25, 50? Ponieważ to było robione na bardzo specyficznym słowniku tych zdań. To nie były normalne zdania. Osoby, które brały udział w badaniu, były proszone o to, aby wypowiedzieć zdania typu Bob bandaged both wounds with the skill of a doctor. Bob zabandażował obie rany ze zręcznością lekarza. Help celebrate brother's success. Pomóż nam świętować sukces brata. To są dziwne takie cząstki zdań. Się zastanawiam, czemu takie nienaturalne zdania? To jest taka baza danych zdań, które zawierają wszystkie głoski języka angielskiego i wszystkie sekwencje głosek języka angielskiego najbardziej typowe. Czyli to są specjalnie skonstruowane zdania po to, aby kiedy się je wszystkie wypowie, aby było jak najwięcej różnych głosek. To jest tak, jak trochę są sztucznie generowane zdania, żeby przetestować każdy klawisz na klawiaturze. Albo jest zdanie zażółć, gęślą, jaźń, zawierające wszystkie ogonki polskie. Jak się testuje klawiaturę, żeby zobaczyć, czy działa on, en, zi, to się tworzy tego typu zdania. To są tego samego typu zdania, tylko tworzone ze względów fonetycznych, więc one są trochę sztuczne. Więc oni postanowili, że nie dadzą ludziom swobodnie odczytywać tych zdań, bo to są bardzo nietypowe zdania i dali im do wyboru. Czyli na przykład mają zidentyfikować sędziowie jedną sylabę, daje im się 10 sylab do wyboru, 25 albo 50. Czyli kiedy da się im 10 sylab do wyboru, to w 50% przypadków zgadną. Jeżeli da im się 50 sylab do wyboru, to zgadują tylko w 30% przypadków. I to jest ten element, no czy to jest dobrze, że kiedy da mi się 50 sylab do wyboru, to ja tylko w jednym przypadku na 3 zgadnę tę sylabę? No tak, to jest kiepsko, ale to spójrzcie uwagę, co się potem dzieje. To idzie do góry, czyli kiedy już mamy całe zdania, to nawet jeżeli już jest 50 do wyboru, to ten poziom skuteczności jest 70% mniej więcej. Bo zwróćcie uwagę, kiedy ja powiem p, to ciężko powiedzieć, co ja przed chwilą powiedziałem. Czy ja powiedziałem bo, czy po, czy pa, czy ba, powiedziałem p. Natomiast jeżeli powiem całe zdanie, widziałem dzisiaj pięknego pana na ulicy Brackiej, to się domyślicie, że widziałem dzisiaj pięknego pana na ulicy Brackiej, mimo że powiedziałem b. Bo mamy kontekst i ten wykres ilustruje tak naprawdę moc kontekstu. Więc docelowo ma być tak, że osoby sparaliżowane, korzystając z tego typu algorytmu, wytrenowanego na jak największej liczbie osób, żeby to nie wymagało od nich mówienia na zaczyn, będą mieli tę skrzynkę mówiącą w normalnym tempie człowieka, czyli nie w tempie nadawania mrugnięciami, tylko w tempie, w jakim ja teraz mówię. 150 słów na minutę to jest ich taki cel, żeby dostarczali słuchającym jak najwięcej kontekstu. I to samo w sobie pomaga zrozumieć. Czyli jakość tego generowania jest taka sobie, ale ona jest kompensowana przez to, że tego tekstu będzie dużo, że ta osoba po prostu będzie mogła docelowo mówić. Czyli to wcale nie jest to jest hip hip hura, tak? Pierwsze kroki, ale od razu jakie ciekawe, prawda? Tylko, że no właśnie, elektrody na mózg, troszeczkę trenowania, ale wiecie jak to jest. Jeżeli coś działa tak sobie dzisiaj, to będzie działało świetnie za 5 lat. Do problemu ciemnej materii można podejść na dwa sposoby. Od góry albo od dołu. Zaczęło się od góry, czyli od tej skali największej. Ciemna materia została pierwotnie sformułowana jako problem brakującej masy. Kiedy obserwuje się galaktyki, a zwłaszcza grupy, gromady galaktyk, wydaje się, że elementy tych obiektów poruszają się zbyt szybko. Wydaje się, że jest tam jakaś masa, której jednak nie potrafimy w żaden sposób zaobserwować. Na podstawie starannych obserwacji i modelowania tych układów można nawet tworzyć mapy rozkładu ciemnej materii. Z czego ona jednak miałaby się składać? To nas prowadzi w dół.
Istnieje wiele cząstek, hipotetycznych cząstek, które nie zostały jeszcze zaobserwowane, ale które mogłyby być kandydatami na cząstkę ciemnej materii. Jedną z wiodących hipotez jest tak zwane neutrino Majorany, czyli bliski kuzyn zwykłego neutrina, jednak będący swoją własną antycząstką. Dzisiaj opowiem o badaniu będącym krokiem naprzód w drodze do zaobserwowania właśnie tego typu cząstki. No więc obserwacja dwuneutrinowego podwójnego wychwytu elektronów. O co chodzi? Już tłumaczę, ale jeszcze wyjaśniam dlaczego. To jest jeden z tych artykułów, które wy mi podpowiedzieliście, a konkretnie Piotr Sawicki. Dziękuję ci, Piotrze, za podpowiedź. Bardzo dobry pomysł. I mamy to, co tygryski lubią najbardziej, czyli jednocześnie fizykę kwantową i kosmos. Bo to jest to, o czym mówiłem wcześniej. To są badania cząsteczek, ale mające znaczenie dla ciemnej materii. Już tłumaczę, o co chodzi. Żebyśmy zrozumieli, co zostało zaobserwowane, musimy troszkę pogadać o tychże cząsteczkach. No więc, musimy się zaprzyjaźnić z kolejnym typem wykresów. Jeżeli kiedyś oglądaliście tak zwane diagramy Feynmana, to wiecie, co tu tutaj jest. Jeżeli nie wiecie, to zaraz się dowiecie. A więc, to są tak zwane diagramy Feynmana, pokazujące zdarzenia z udziałem cząstek. W tym wypadku czas będzie płynął z dołu do góry, ale zwykle jest tak, z bardzo nielicznymi wyjątkami, że ten sam wykres można czytać z góry do dołu, czyli oś czasu w tę albo w tamtą, nie ma to znaczenia, zaraz wyjaśnię, o co chodzi. A więc w tym wypadku patrzymy na ten wykres. Mamy neutron, składający się oczywiście z trzech kwarków U, D i D. Minęło trochę czasu i ten neutron zamienił nam się w proton, który składa się z U, D, ale trzecim kwarkiem jest U. Czyli jeden kwark D zamienił się w kwark U. Jak do tego doszło? A! Emisja cząstki to jest tak zwany bozon W-, który rozpada się na jeden elektron i jedno antyneutrino. Ta kreska nad neutrinem oznacza, że to jest antyneutrino. I teraz, co ciekawe, obok mamy proces w zasadzie odwrotny, czyli nie neutron zamienia się w proton, tylko proton zamienia się w neutron. Wszystko jest niby tak samo, tylko odwrócony jest ładunek elektryczny. Czyli tu, gdzie było W- jest W+, gdzie było anty jest neutrino, gdzie mamy elektron zwykły jest antycząstka elektronu, tu właściwie neutrino nie ma ładunku, jest antycząstka neutrina. Właściwie wszystko jest odwrócone. I teraz zobaczcie, jakbyście czytali to w tę stronę lub w tę stronę, to w zasadzie jest to samo. Czyli jeżeli gdybyśmy odbili lustrzanie ten proces, to uzyskalibyśmy ten proces z odwróceniem cząstek na antycząstki. No i ogólnie rzecz biorąc, to co zaobserwowano w tym nowym badaniu, to jest właśnie tego typu sytuacja. Mamy to samo, tylko podwójne. Czyli ten sam wykres, czytamy na razie ten, można czytać albo w tę stronę, albo w tę stronę. Jeżeli go będziemy czytać w tę stronę, to będzie zamiana dwóch neutronów na dwa protony z jednoczesną emisją neutrin. I tutaj mamy dwa elektrony. Gdybyśmy czytali ten sam wykres w tę stronę, to mielibyśmy dwa protony zamieniające się w dwa neutrony z jednoczesnym pochłonięciem elektronów. I to jest właśnie to, co zostało tu zaobserwowane. A tu, nawiasem mówiąc, jest hipotetyczna wersja, która nie została jeszcze zaobserwowana, ale gdyby była, to by było świetnie. Gdyby istniało tak zwane neutralne neutrino, właściwie, no źle to powiedziałem, to konkretnie neutrino Majorany to by się nazywało, czyli neutrino będące swoim własnym antyneutrinem, swoją własną antycząstką, tak zwane neutrino Majorany, to jest jeden z kandydatów na cząsteczkę ciemnej materii. Gdyby istniało, to możliwe byłoby dokładnie to samo, ale bez tej emisji neutrin. Czyli widzicie, że to jest dokładnie ten sam wykres, tylko tu nie ma emisji neutrin. Więc to, gdyby zaobserwowano, to się powszechnie uważa, że to by było potwierdzenie istnienia tego modelu ciemnej materii. Bo wiadomo, że musi w tym wziąć udział to neutralne antyneutrino. Natomiast zostało zaobserwowane to. Jak zostało zaobserwowane? W detektorze Xenon 1T. To jest detektor ksenonowy, bo to zaszło w ogóle w ksenonie. Czyli, jakbyśmy zobaczyli, co się wydarzyło, tu mamy jądro ksenonu. Pochłonięte są dwa elektrony, tak jak mówiłem. Jak widzicie, dwie cząsteczki, protony są na czerwono, zostały zamienione w dwa neutrony, czyli tutaj mamy dwa czerwone protony, tutaj już mamy dwa białe neutrony, emisja dwóch neutrin i błysku światła. To zostało zaobserwowane, czyli głęboko pod ziemią zakopany wielki zbiornik z ksenonem, 3 tony ksenonu w ciemności, wyciszony, wytłumiony, tak żeby jakiekolwiek rzadkie zjawisko zachodzące w tym ksenonie dało się zaobserwować poprzez te błyski światła. No jak wygląda tego typu badanie? To też jest fajna swoją drogą historia.
obserwuje się błyski. Tutaj mamy energię fotonów, czyli jak energetyczny był ten błysk, jak energetyczne były fotony tego błysku. I te czarne kropki to są wyniki, czyli to się zbiera. Zbiera się tego typu kropki, ileś jest błysków o danej energii. I to się potem tłumaczy na różne sposoby. I te różne krzywe, które tu widzicie pod spodem, to są różne składniki, czyli różne przyczyny, dla których te błyski się pojawiają. Na przykład mamy, no nie wiem, solar neutrinos, czyli neutrina słoneczne. One mają taki mniej więcej rozkład i ileś ich tam jest. Mamy, powiedzmy sobie, z materiałów, z których zbudowany jest ten detektor, ileś ich tam jest. Mamy ileś z rozpadu ołowiu, ileś ich tam jest. I teraz te czarne kropki to jest surowy wynik eksperymentalny. I teraz czego oni szukają? To oni szukają takich brzuszków. Tu jest powiększenie tego miejsca. Czyli miejsc, gdzie jest nadspodziewanie dużo, jest nieco więcej niż trzeba tych błysków. W tym wypadku energii mniej więcej tam 65 w tych jednostkach, kilo elektronowoltów. I jeżeli jest przewidywanie, że jakiś proces powinien emitować właśnie tego typu fotony i tych fotonów tu jest akurat troszeczkę więcej, to się uważa, że zostało zaobserwowane. Także jakbyście się zastanawiali, jak wygląda zaobserwowanie jakiegoś rozpadu, to ono wygląda tak. To jest to. To nie jest tak, że ktoś zobaczył błysk, tylko to są statystyki. Jest zbieranych mnóstwo błysków i tych błysków o tej energii jest ociupinkę więcej, a teoria przewiduje, że rozpadający się na ten konkretny sposób ksenon, przechodzący w inny izotop, powinien właśnie takie błyski emitować. Człowiek by tego nie zauważył. Ja specjalnie zrobiłem na kompie taką wersję, gdzie odjąłem tę czerwoną krzywą, która nam prowadziła oko. To jest to. Zauważylibyście? Zauważylibyście na to, jakbyście tak bez uprzedzeń spojrzeli na to, nie wiedzieli, że tu ma być wypukłość, tak szczerze, to wymyślilibyście, że tu jest... No ale to jest analizowane statystycznie i matematyka mówi, że ten sygnał z jakimś prawdopodobieństwem mógł lub nie mógł wyniknąć z przypadku. W tym wypadku jest to wystarczająco silny sygnał, że tutaj troszeczkę więcej tych błysków prawdopodobnie, z pewnym prawdopodobieństwem, pochodzi od tego procesu, który powinien je generować. Tak wygląda ta robota. Zgrzebanie się w danych. A dlaczego to jest istotne? No dlatego, że to jest jeden kroczek do przodu do obserwacji tego. To jest strasznie rzadkie zjawisko. To jest, wiecie, taki ksenon, jeden atom ksenonu, czy jedno jądro ksenonu, musielibyśmy czekać średnio 10 do potęgi 20 lat, czyli dużo dłużej niż istnieje Wszechświat, żeby średnio jeden taki atom się rozpadł w ten sposób. Okres półtrwania atomu ze względu na ten rozpad jest szalenie, to się szalenie rzadko zdarza, to jest bardzo rzadki proces. Ale ponieważ udało się go w tym szumie błysków znaleźć, więc jest nadzieja, że równie rzadkie zjawisko też będzie się być może dało zaobserwować. Czyli jesteśmy o ciupineczkę, jak byliśmy tutaj, to jesteśmy tutaj o ciupineczkę bliżej zaobserwowania cząsteczek ciemnej materii. Więc jeżeli kiedyś zostaną w eksperymencie ksenon zaobserwowane cząsteczki ciemnej materii, to będzie w ten sam sposób. Będzie mnóstwo kropeczek i w którymś miejscu ten brzuszek będzie nieznacznie wyżej niż powinien być, gdyby tego procesu nie było. I tyle. I tak wygląda poszukiwanie ciemnej materii. Wielka Piątka to jeden z najlepiej znanych psychologicznych modeli osobowości. Powstał on po wielu dekadach stopniowego upraszczania w ilości czynników składających się na osobowość aż do 5. Tych 5 czynników, skąd pochodzi nazwa Wielka Piątka, to neurotyczność, ekstrawersja, otwartość na doświadczenia, ugodowość i sumienność. Każdy z nich dodatkowo składa się z 6 skal, co razem sprawia, że Wielka Piątka to tak naprawdę 30 skal. Model ten, ze względu na swoją popularność i prostotę stosowania, jest od lat 80. w obecnej postaci stosowany w olbrzymiej ilości badań psychologicznych. Wiąże się go z takimi cechami jak inteligencja czy poziom zadowolenia z życia, ale też na przykład skłonnością do zachowań samobójczych albo alkoholizmu. Powstaje pytanie, na ile solidne są tego typu wyniki. Jest to pytanie ogólniejsze, dotyczące całej psychologii. I na ten temat będzie właśnie nasz dzisiejszy artykuł. No więc, badamy, jaki jest związek pomiędzy cechami osobowości wyrażanymi przez Wielką Piątkę, o której przed chwilą mówiłem, a consequential life outcomes, czyli co się wydarza ludziom w życiu, jakieś skutki życiowe tego. Natomiast wprawne oko na pewno dostrzeże słowo klucz, replicable, replicable.
Haha! Kto z Was, komu się zapaliła lampka? Replikacja to jest wielkie, gorące słowo w psychologii ostatnich lat. O co chodzi? Chodzi o tak zwany kryzys replikacyjny. I to wcale nie oznacza, że atakują nas replikanci i musimy się chować po piwnicach. Chodzi o replikację, czyli odtwarzanie, o to, czy da się odtworzyć wynik jakiegoś badania niezależnie od autorów. Czyli ktoś napisał w artykule psychologicznym, moim zdaniem, na podstawie moich badań, jeżeli ludzie są bardziej ugodowi albo bardziej otwarci na nowe doświadczenia, to będą też częściej, nie wiem, alkoholikami. No i potem ktoś mówi, bardzo ciekawy wynik, spróbujmy go zreplikować, ponowić. I okazuje się, że bardzo często się nie udaje. Czyli coś jest opublikowane w czasopiśmie naukowym, ale żadnym sposobem nikomu innemu to nie wychodzi. Co się dzieje? No i stąd tak zwany kryzys replikacyjny, czyli coraz częściej się mówi o tym, że w niektórych badaniach się mówi nawet, że 2/3 wszystkich badań naukowych jest nie do zreplikowania. Zwłaszcza w psychologii. Nie tylko w psychologii. Mówiłem kiedyś przy okazji komputera chemicznego, że nawet w chemii to się wydarza. Tutaj chodziło o psychologię. Więc krótko mówiąc, autor, jeden człowiek się pod tym podpisuje, ale no na pewno mu pomagało mnóstwo ludzi, postanowił, dobra, odtwórzmy 78 tego typu badań. 78 badań na naprawdę dużych grupach. Zróbmy to tak solidnie, jak tylko umiemy, bo tam zwykle te grupy były mniejsze. Średnia, właściwie mediana liczby uczestników 1504. To już jest duża grupa, 1500 osób, a w badaniach psychologicznych, tak między nami mówiąc, to czasami te próby są niewysokie. 1500 osób, dobrze dobrana grupa. Wszystko zawsze robione z najwyższymi tam wymogami metodologicznymi. Ile się z nich uda odtworzyć? Może powiem od razu, jaki był wynik. Z wszystkich 78 badań na ten temat, aha, jeszcze jakiego typu to są badania? Związki pomiędzy cechami psychologicznymi, na przykład subiektywne subjective well-being, dobrostan, mój subiektywny, jak dobrze się czuję i związek tego na przykład z poziomem ekstrawersji albo negatywnych emocji, albo na przykład inspiration, humor, risky behavior, czyli zachowania ryzykowne, substance abuse, czyli nadużywanie substancji, czyli związki Wielkiej Piątki z tego typu aspektami życia. Nadużywanie substancji, zaburzenia osobowości, depresja itd., itd., itd. Więc mamy 78 tego typu badań. No jak strzelacie? Zróbcie sobie pauzę i zastanówcie się, jaki procent z tych badań został potwierdzony. Pauza. Koniec pauzy. 87%. Czyli nieźle, tak? Na koniec autor przytacza takie inne. Był taki duży projekt aplikacyjny, tak zwany Reproducibility Project, taki projekt aplikacji, im wtedy wyszło mniej 40 kilka procent badań się udało tylko zreplikować. Bardzo słabo. To jest ich badanie, to jest tam 80%. Czyli ogólnie rzecz biorąc, wynik jest, no właśnie, czy to jest wynik dobry, czy zły. 87% badań zreplikowanych to jest, kochani moi, 13% badań niezreplikowanych, co oznacza, że jedno badanie na 7, jedno badanie na 8, nie udało się zreplikować. Czyli jeżeli weźmiemy 8 badań psychologicznych tego typu, no to jedno z nich nie udało się potwierdzić, jeżeli wierzymy jemu. Natomiast kolejna statystyka jest jeszcze troszeczkę mniej wesoła, bo w tych nawet badaniach, w których udało się efekt potwierdzić, średnio siła tego efektu, czyli siła statystyczna, jak silne było to powiązanie pomiędzy tymi zmiennymi, wynosiła 77% tego, co obiecywano w artykule wyjściowym, czyli jest o 1/4 słabsze to powiązanie pomiędzy tymi cechami średnio. Czyli nawet jeżeli się potwierdził się kierunek tego, czyli na przykład, że poziom zadowolenia z życia jest związany, koreluje, czyli wyższy poziom zadowolenia z życia wiąże się z wyższym poziomem ekstrawersji, nawet jeżeli to się potwierdziło, to zwykle siła tego czynnika wynosiła 77%, czyli ludzie, no nie wiem, ciężko to zinterpretować, on tam proponuje, podpicowują swoje artykuły albo metodologia jest zła. W każdym razie te efekty są jakieś takie strasznie silne, w rzeczywistości są takie silne. I ciekawe jest też to, że jak przeglądałem, bo tu jest cała tabelka, które wyszły, które nie wyszły, wszystkie najciekawsze nie wyszły. I to jest też niesamowite, że te wszystkie rzeczy, z którymi byśmy się intuicyjnie zgodzili, wyszły. Na przykład subiektywny poziom dobrostanu miałby być rzekomo skorelowany z poziomem ekstrawersji. No to w zasadzie tak. To by się ludzie ekstrawertyczni, możemy tak intuicyjnie pomyśleć. To będą ci, którzy są bardziej zadowoleni z życia. To jakoś nam się wiąże w głowie tak intuicyjnie. Wyszło w badaniu, które cytowali. 4 takie były badania. Wyszło. Wszystkie 4 wyszły, tak? Jakieś takie negatywne rzeczy, czyli na przykład związki ujemne pomiędzy ekstrawersją a depresją, czyli zdiagnozowana depresja
ujemnie jest związana z poziomem ekstrawersji. No też to jest coś takiego, co można by sobie wymyślić i no i wyszło, rzeczywiście wyszło, ale te ciekawe nie wyszły. Na przykład związki pomiędzy ugodowością a chorobami serca. Ciekawe badanie, nie? Jakby tak usłyszeć, że osoby bardziej ugodowe rzadziej chorują na serce. Ktoś opublikował kiedyś taki artykuł, no brzmi to ciekawie, to już jakieś zdrowotne kwestie, nie wyszło, tak? Niepotwierdzone. Dalej, substance abuse, czyli nadużywanie substancji, związki z otwartością na nowe doznania, na nowe doświadczenia. Też ciekawe takie, że osoby otwarte na nowe doświadczenia też częściej będą narkomanami. Ktoś kiedyś opublikował takie badanie, nie potwierdziło się. Krótko mówiąc, to jest taki no, ciekawy artykuł. Jeżeli Was interesuje psychologia, rzućcie sobie na to okiem i poczytajcie sobie te wyniki, bo dużo ciekawych rzeczy wyszło, ale te najciekawsze, te najbardziej spektakularne, te, które trafiają na pierwsze strony gazet, co szukałem tych najciekawszych, to one się nie potwierdziły. Także czy 87% to dobrze, czy źle? Czy 77% to dobrze, czy źle? Nie mnie oceniać. Autor powiedział, że jego badanie napawa ostrożnym optymizmem. Zakończmy więc dzisiejszy odcinek ostrożnym optymizmem w sprawie jakości psychologii na świecie. Tak ostrożnie, tak się ostrożnie do Was uśmiechnę. Będę ostrożnie ekstrawertyczny dzisiaj.